Nieznana historia świata, Łukasz Kulak. Witam Państwa w kolejnej audycji, kolejne już spotkanie z Igorem Witkowskim. Witam Igorze. Witam również. Tym razem porozmawiamy o sprawach dużo bardziej kosmicznych. Perspektywa odkrycia życia pozaziemskiego. To jest coś, co elektryzuje ludzi od niepamiętnych czasów w niezwykłym stopniu. Nie ulega wątpliwości, że byłby to wielki przełom w historii ludzkości. No, na pewno, ale powiedz mi tak, patrząc na poglądy dzisiejszych naukowców i naukowców, powiedzmy, sprzed kilkudziesięciu lat, jak Francis Crick, nawet Albert Einstein, czy nawet Hawking, który niedawno zmarł, to można zauważyć, że ci naukowcy, którzy żyli wcześniej, mieli zupełnie inne poglądy na temat życia pozaziemskiego niż naukowcy współcześni, bo oni byli na to dużo bardziej otwarci. Z czego to wynika? Byli otwarci, ale w takim sensie raczej teoretycznym. Teoretycznym, to znaczy wierzono, na przykład ja widziałem książkę wydaną chyba gdzieś jeszcze w latach 50. czy 60. XX wieku, polską książkę astronomiczną, gdzie mowa była o tym, że życie prawdopodobnie jest na Marsie i tam była mowa, książka napisana przez astronoma, i że tam była mowa o tym, że pewnie są lasy na Marsie i tak dalej. Więc jeszcze pewnych rzeczy nie uzmysławiano sobie, ale też tutaj zachodzi też inna zmiana, to znaczy w latach 90. zaczęto odkrywać planety poza Układem Słonecznym, co do tej pory nie było wcale takie pewne, że one są. Bo były też takie teorie, które mówiły o tym, że planety są tylko wokół Słońca. I jeśli od czasu, kiedy zaczęto odkrywać całe układy planetarne wokół innych gwiazd, to przełamany został pewien tutaj paradygmat taki. Zaczęto widzieć Układ Słoneczny jako coś normalnego. Znacznie bardziej w tej chwili realne jest dopuszczenie przez naukowca do świadomości takiej myśli, że życie może istnieć na innych planetach, dlatego że znamy już planety, na których jest na przykład woda. Ona nie musi być w stanie ciekłym, tak jak na Ziemi, ale generalnie woda jest dosyć powszechna i jest co najmniej chyba cztery są księżyce w Układzie Słonecznym, gdzie są oceany pod pokrywą lodową. To jest Enceladus okrążający Saturna i Europa, Ganymedes i Kalisto wokół Jowisza, księżyca Jowisza. I znacznie łatwiej w tej chwili jest dopuścić taką możliwość, że warunki do istnienia życia gdzieś są, dlatego że no, mamy miliardy galaktyk we Wszechświecie, a nasza galaktyka sama w sobie ma, nie wiem, mówi się powiedzmy średnio o kilkudziesięciu miliardach gwiazd, co może przekładać się na no, prawdopodobnie setki miliardów planet w naszej galaktyce tylko. I nawet gdyby tylko nieznaczący procent tego miał warunki do powstania życia czy coś, to tego jest na pewno bardzo dużo takich planet, że tak powiem, zamieszkiwalnych w naszej galaktyce. I to już wiadomo na pewno. Układy planetarne są powszechne. I oczywiście wielu ludzi światłych od dawna uważało, że perspektywa odkrycia życia poza Ziemią, nawiązania jakiegoś tam kontaktu, to znaczy w takim czy innym sensie, byłaby wielkim epokowym przeskokiem dla ludzkości. Że ludzkość mogłaby wymieniać wiedzę, prawda? Jej rozwój zostałby prawdopodobnie w jakiś sposób przekierowany przez taki przepływ informacji i tak dalej. Na pewno miałoby to większy wpływ na nas niż na przykład kontakty międzykulturowe w czasach wielkich odkryć geograficznych.
bo tutaj mamy do czynienia, mielibyśmy zapewne do czynienia z znacznie większymi różnicami. I tak czy inaczej, no byłoby to na pewno coś wielkiego. I teraz pytanie jest takie, co można z tym zrobić i w jaki sposób moglibyśmy się przekonać o tym. Były podejmowane różne próby, pomysły były różne na to, w jaki sposób można zbadać te planety wokół innych gwiazd. I tu mamy pewien problem, dlatego że jak patrzymy na niebo w Polsce, na przykład w warunkach polskich, to widzimy migotanie gwiazd. Planety nie migoczą, nawiasem mówiąc, potem można je poznać, ale gwiazdy migoczą. I to wynika z tego, że powietrze składa się z warstw o różnych, bardzo różnych temperaturach. Na dużych wysokościach jest temperatura powiedzmy minus 50 stopni na przykład Celsjusza. Przy Ziemi mamy no, dużo więcej. I jeśli fizyka jest taka tutaj tego, że jeśli zimne powietrze jest nad ciepłym, to się miesza cały czas. I to powoduje taki efekt, jakbyśmy patrzyli na punktowe źródło światła przez ognisko czy nad ogniskiem, że ten obraz nam będzie falował. Jak się patrzy na przykład na Księżyc przez teleskop, przy powiększeniu no, większym niż 100 razy powiedzmy, wcale nie jest tak dużo, to widać, że ten Księżyc faluje. To takie robi wrażenie, jakbyśmy patrzyli na Księżyc przez płytę szklaną, po której płynie woda, mniej więcej. I to powoduje, że obraz gwiazdy się znacznie rozmywa. I w polskich warunkach, przepraszam za takie szczegóły techniczne, ale one są istotne. Tak. W polskich warunkach średnica takiej plamki, która powstaje przez rozmazanie tego obrazu gwiazdy, to jest kilka sekund łuku. Sekunda łuku to jest, znaczy stopień dzieli się na 60 minut, 60 minut, każda minuta dzieli się na 60 sekund, to jest tak. Księżyc ma pół stopnia, czyli 30 minut kątowej średnicy, a sekunda łuku no to jest dużo mniej. Taki obraz gwiazdy w warunkach polskich to jest powiedzmy 6, 8 albo i więcej sekund łuku. I problem tu jest taki, że to jest dużo, dużo więcej niż średnica typowego układu planetarnego całego, który krąży wokół tej rozmazanej gwiazdy. I to mamy problem, dlatego że jeśli chcemy przyjrzeć się planetom wokół takiej gwiazdy, gdzie plamka jest większa niż cały układ planetarny wokół niej, to mamy jeszcze dodatkowy problem taki, że planeta jest miliony albo nawet do miliarda razy słabsza niż gwiazda koło niej, bardzo blisko, tak że normalnym teleskopem nie jesteśmy w stanie rozróżnić takich punktów w ogóle. Więc żeby móc przyjrzeć się dokładnie tym planetom, przebadać je, to znaczy można przez teleskop otrzymać widmo gwiazdy, czyli uzyskać informacje o tym, jaki jest skład jej atmosfery. I to jest coś takiego, co mogłoby nam powiedzieć, czy jest na niej życie, bo tlen na przykład w stanie wolnym w znaczących ilościach on nie jest w stanie istnieć przez dłuższy czas, jeśli nie jest stale dostarczany do atmosfery planety, tak jak na Ziemi, prawda? Więc obecność tlenu w jakiejś tam znaczącej ilości, powiedzmy większej niż kilka procent, no jest jednoznacznym dowodem, że jest na niej życie, zwłaszcza, że no, zwykle towarzyszą temu też inne gazy charakterystyczne dla życia. I żeby móc stwierdzić, czy na najbliższych planetach wokół innych gwiazd życie jest, trzeba było dokonać olbrzymiego postępu, który jeszcze parędziesiąt lat temu był zupełnie niewyobrażalny. To znaczy, to co zrobiono, to jest szereg technik, nie będę ich tu szczegółowo opisywał, które sprowadzają się do tego, że ten zły wpływ atmosfery można skompensować
i uzyskać bardzo, bardzo dużą rozdzielczość tego obrazu. Poza tym, no, żeby móc badać atmosferę odległej planety wokół innych gwiazd, wokół innej gwiazdy, to teleskop musi być też czuły. A żeby był czuły, to musi mieć dużą powierzchnię zbierającą światło, czyli musi być wielki. I w związku z tym wymagało to stworzenia zupełnie nowych narzędzi. I w tej chwili na tym polu jest obserwowany dosyć duży postęp. To znaczy, no, pierwszą oznaką tego postępu to był teleskop wyniesiony na orbitę, może nie na orbitę, orbitę wokół słoneczną, nie wokół ziemską, teleskop Jamesa Webba, który mniej więcej od półtora roku działa i on przebił, prześcignął wszystkie znane dotychczas teleskopy, włącznie z teleskopem Hubble'a, zarówno jeśli chodzi o czułość, jak i rozdzielczość i tak dalej, ale to jest wciąż bardzo mało, to jest wciąż o wiele za mało, żeby móc zbadać najbliższe planety wokół innych gwiazd. I w tym celu budowany jest gigantyczny teleskop super nowoczesny, największy, być może jedno z największych osiągnięć techniki współczesnej. On będzie należał do takiej organizacji, która określana jest skrótem ESO, to jest skrót od European Southern Observatory, czyli Europejskie Obserwatorium Południowe. Wbrew pozorom nie jest to obserwatorium, tylko jest to organizacja skupiająca wiele obserwatoriów, bo zaczęło się od jednego obserwatorium i dlatego taka nazwa została. Europejska organizacja, której nawiasem mówiąc członkiem jest też Polska. Teleskop będzie miał średnicę 39 metrów, optyczny teleskop. Także sama budynek z kopułą dla niego, metalową obracaną kopułą, będzie miał wysokość, czyli ten budynek obserwatorium, ta kopuła obserwatorium, będzie miała wysokość 120 metrów, czyli mniej więcej 40 pięter. I to się będzie obracało. I to jest w tej chwili budowane. Jest budowane w Chile, dlatego że w Chile na pustyni Atacama są najlepsze na świecie warunki obserwacyjne. Jest bardzo mała wilgotność. Dla astronomów, tak, dlatego że nie ma tego mieszania się zimnych warstw z ciepłymi powietrza i gwiazdy nie migoczą i nie są rozmazane tak w ogóle. I rozdzielczość w miejscu, którym ten teleskop będzie umiejscowiony, to jest na wysokości 3050 metrów nad poziomem morza, to ona jest mniej więcej dziesięciokrotnie lepsza, to znaczy tak jakbyśmy na przykład sami obserwowali przez lornetkę czy przez teleskop, mniej więcej dziesięciokrotnie lepsza niż w warunkach na przykład europejskich, polskich. Plus jeśli doda się do tego nowe techniki, nowe technologie, można powiedzieć, polepszania obrazów teleskopowych, to uzyskamy rozdzielczość mniej więcej 15-16 razy wyższą niż to, co jest w stanie osiągnąć teleskop Jamesa Webba, który w tej chwili tak imponuje wszystkim, przy mniej więcej 30-krotnie większej czułości. I to będzie gigantyczny przeskok. Ciekawostka tu jest też taka, już na zakończenie tego długiego może wywodu czy opowieści, że na początku było tak, że jak Europejczycy uruchomili taki projekt, zaczęli projektować ten teleskop tam powiedzmy 10 czy kilkanaście lat temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy to się zaczęło, to postanowili w sukurs im przyjść, to znaczy postanowili ich szybko dogonić Amerykanie. I zaczęli projektować własny teleskop, prawie równie duży. On się miał nazywać 30-meter teleskop, czyli 30-metrowy teleskop, w skrócie TMT. Ale on utknął, nie powstał i nie rozpoczęła się budowa. I w związku z czym ten teleskop ELT europejski w Chile, no nie widać, żeby miał mieć jakąkolwiek konkurencję. Będzie jedynym tego rodzaju narzędziem badawczym na świecie, prawdopodobnie przez długi czas. I można się po nim spodziewać tego, że będziemy w stanie stwierdzić, czy na iluś tam setkach czy tysiącach planet wokół najbliższych gwiazd istnieje tlen, czy istnieją inne oznaki życia. I to będzie wielki przełom
który ma szansę zrewolucjonizować astronomię. Projekt jest imponujący. Ten teleskop będzie kosztował 1,6 miliarda euro, z tego co dobrze pamiętam. Ale budowa trwa, wiele elementów już jest gotowych, samego teleskopu i tak dalej. Także zapowiada się niezwykła epopeja odkrywcza, która przebije zarówno teleskop Hubble, jak i teleskop Jamesa Webba i w zasadzie wszystko, co znamy dotychczas z historii nauki. A na jaki czas planuje się zakończenie budowy? Budowa jest mniej więcej na etapie wstępnym w tej chwili, jeśli chodzi o sam budynek. Wiele elementów optycznych teleskopu, samego teleskopu już jest gotowych. I zakończenie tego planowane jest na rok 2026. Przez część, pierwszą w zasadzie połowę roku 2027, no to jest raptem za 4 lata, mają trwać jakieś takie synchronizacje, powiedzmy, instrumentów, składników tego teleskopu, przygotowywanie go do eksploatacji, czy próbna w zasadzie eksploatacja. No i jeszcze w 2027 roku on ma rozpocząć takie, no można powiedzieć, regularne obserwacje. Czyli jednak narzekają na tą współczesną cywilizację, na poziom jej rozwoju, ale są jednak takie punkty, jak widać po tym teleskopie, światła, gdzie no, przeskok jest jednak. Tak, to jest, można powiedzieć, wyjątek, dlatego że na przykład jeśli chodzi o przykładowo fizykę cząstek elementarnych, akceleratory, to najwyraźniej utknęło kompletnie. To znaczy jest, na przykład zbudowano kosztem wielu miliardów też euro wielki zderzacz hadronów pod Genewą, który niby to odkrył bozon Higgsa, jedyne jego odkrycie na przestrzeni iluś tam kilkunastu lat. Ale właściwie no, trudno mówić tutaj o jakimkolwiek przełomie. Wydano gigantyczne pieniądze, nic z tego nie wynikło. Natomiast jeśli chodzi o astronomię, to no, widać, że jest inaczej. To znaczy widać po tym chociażby, że pewne technologie, które w tym ELT zostaną zastosowane, już są testowane, już są stosowane na mniejszym takim zestawie teleskopów, na sąsiednim, powiedzmy, obserwatorium ESO, mniej więcej w odległości 30 km od tego, gdzie będzie ELT na Cerro Armazones, tak się będzie nazywała góra i samo obserwatorium. Około 30 km od niego jest też to obserwatorium na Cerro Paranal, też należące do ESO. I tam jest taki zespół teleskopów VLT, od Very Large Telescope, które też, no, można powiedzieć, prezentują jakby taki szczyt techniki obecnie i już w zasadzie dogoniły teleskop Hubble'a, jeśli chodzi o możliwości, rozdzielczość na przykład. I pewne techniki, które będą w tym ELT zastosowane, już są tam testowane, już są rozwijane i działają. I działają dosyć dobrze. Także, no, tym samym, jeśli chodzi o astronomię, to można powiedzieć chyba, że pomimo tego sukcesu teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, Europa wyjdzie na prowadzenie i to bezdyskusyjnie, niedługo. A z czego wynika ten rozwój i brak rozwoju jednocześnie, że w jednej dziedzinie mamy osiągnięcia jakieś, które tak jak w przypadku tego teleskopu, w przypadku astronomii są no, bardzo widoczne, a w innych przypadkach jest to... Z czego wynika brak rozwoju w fizyce kwantowej? To ja myślę, że to wynika z rzeczy takich fundamentalnych dosyć. To znaczy jest wbrew pozorom napływ informacji różnego rodzaju, który niekoniecznie jest zauważany ze względu na wady teorii. Mhm. Takie mam wrażenie, to jest moje wrażenie jako laika, powiedzmy, jeśli chodzi o tę dziedzinę. Natomiast w astronomii, dlaczego taki duży postęp został osiągnięty, a którego na przykład nie zmaterializowali, że tak powiem, Amerykanie jednocześnie. Dlaczego tu Europa tak bardzo weszła na prowadzenie i stworzyła takie możliwości, które dalece przewyższają to, co ten teleskop kosmiczny Jamesa Webba na przykład jest w stanie osiągnąć. No jak można, powiedzmy, dlaczego to się udało?
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale udało się bardzo dużo. To znaczy ten ELT, on będzie miał, o ile pamiętam, rozdzielczość mniej więcej 1000-krotnie większą niż to, co klasycznym teleskopem można osiągnąć by na przykład w Polsce. I jak do tego doszło, to znaczy ja mogę opowiedzieć o pewnych technologiach zastosowanych, natomiast skąd one się wzięły, dlaczego aż tak duży postęp został osiągnięty, to tego nie jestem w stanie powiedzieć. To jest dosyć skomplikowane. W każdym razie to jest troszkę tak jak z silnikami lotniczymi. Budowa silnika lotniczego niby jest zasadniczo prosta, ale to, dlaczego na przykład Rosjanie takich silników nie są w stanie zrobić od bardzo wielu lat nowoczesnych, to jeśli byśmy się nad tym zadali sobie takie pytanie, to doszlibyśmy do szczegółów takich, które są dosyć trudne. I tu jest też tak to podobnie. No, jak mówiłeś teraz, to skojarzyła mi się antygrawitacja i badania nad nią, które były prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną, która uzyskała znaczne osiągnięcia, bo uzyskano efekty 10 do potęgi chyba 21, większe w stosunku do założeń wcześniejszych. Teoretycznych, tak. I to pokazuje, a mimo tego nie zostało tu jakoś, wiesz, zauważone. W takim razie, no okej, budowany jest ten teleskop, perspektywa odkrycia życia pozaziemskiego teoretycznie na nas czeka, ale co by nam to w ogóle dało? Jak by zmieniło to nasz światopogląd? Jak na razie widać, że odkrywane są planety również podobne do Ziemi, mniej czy bardziej. Nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, czy na nich jest życie na razie, ale mimo wszystko można powiedzieć, że upada pewien dalsze, powiedzmy, etapy mitu takiego o wyjątkowości Ziemi i człowieka w kosmosie. I prawdopodobnie będzie tak nadal. To znaczy, ja myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób, że stopniowo będą docierać informacje o coraz większych podobieństwach planet typu ziemskiego do Ziemi. Nie od razu może zostanie odkryte życie, tylko stopniowo prawdopodobieństwo tego będzie szacowane na coraz wyżej, powiedzmy. Aż w końcu pewnego dnia pojawią się nagłówki gazet o tym, że odkryto, powiedzmy, tlen w atmosferze obcej planety. Tak mi się wydaje. I co z tego może wynikać? Jak to może działać w ogóle? Ponieważ ten teleskop ELT zacznie od naszego najbliższego otoczenia, to znaczy od gwiazd czy układów planetarnych, w promieniu, powiedzmy, kilkudziesięciu lat świetlnych od Ziemi, a to się może wydawać dużo w sensie próby dotarcia tam, ale kilkadziesiąt lat świetnych to jest bardzo niewielki ułamek, to jest znacznie mniej niż 1% średnicy całej galaktyki, która ma średnicę około 100 tysięcy lat świetnych, czy nawet trochę więcej. To jest taki mniej więcej omlet z jajkiem sadzonym po środku dodanym. I my jesteśmy raczej na jego peryferiach. I jeśli my w takim niewielkim procencie tej średnicy będziemy w stanie stwierdzić, że są planety podobne do Ziemi, albo później odkryjemy, powiedzmy, jakieś oznaki życia, to ja myślę, że pojawi się taka myśl w następstwie tego, że jeśli my zbadaliśmy dużo mniej niż 1%, powiedzmy nawet nie 1 promil całości naszej galaktyki i dokonaliśmy takich czy innych odkryć, no to trzeba się liczyć z tym, że życie jest powszechne w kosmosie. Bo my za daleko generalnie ten teleskop, po pierwsze, nie będzie w stanie sięgnąć, powiedzmy, na setki lat świetlnych, a poza tym nie ma potrzeby, bo w promieniu 25 lat świetlnych jest ileś, zdaje się, setek czy tysięcy gwiazd, więc ono od tego zacznie. I pojawi się myśl taka, że życie prawdopodobnie jest powszechne. I jeśli
tak będzie, no to następnym etapem tego procesu myślowego, który zostanie zainicjowany w ten sposób, będzie, jak sądzę, to, że no, ludzie czy naukowcy dojdą do wniosku, że prawdopodobnie jest wśród nich wiele też cywilizacji dużo bardziej rozwiniętych niż nasza. Znaczy może nie bardziej o 100 lat, tylko bardziej na przykład o miliony lat, prawda? I w związku z tym pojawi się następne pytanie w tym ciągu myślowym, że no to prawdopodobnie oni byli świadomi naszego istnienia dużo wcześniej niż my ich istnienia. Czy być może nas odwiedzali. Może nas odwiedzali, tak. I następne z kolei pytanie będzie takie, jak to jest możliwe, że oni nas odwiedzali, było tyle śladów tych odwiedzin. A myśmy nie wiedzieli tego. Zdjęcia, prawda, miliony artykułów, tysiące książek dokumentujących to, plus ślady z przeszłości ludzkości, których jednak człowiek nie mógł wytworzyć. Tutaj jest to przytyk pod adresem, powiedzmy, połapunku i tego rodzaju miejsc, o których rozmawialiśmy wcześniej, we wcześniejszym nagraniu, bardzo ciekawym nagraniu. I naukowcy zadadzą sobie pytanie, dlaczego oni nie tyle, że nie byli świadomi tego, tylko dlaczego w ogóle zakładali, że jeśli takie cywilizacje miałyby działać, a działały, to oni z założenia musieliby o tym wiedzieć. Dlaczego zakładali, że musieliby być o tym świadomi, tego świadomi. I podważy to percepcję i mechanizmy rządzące nauką. Bardzo mocno, zrujnuje po prostu. Zrujnuje, ja się obawiam. Dlatego, że okaże się, że olbrzymie odkrycie, jakie zostało dokonane, w zasadzie ujawniło prawdę, która i tak już była wokół tych ludzi, tak, wszędzie. I oni tego nie widzieli. Dlaczego nie widzieli? I co można zrobić, żeby nauka była trochę bardziej skuteczna? Otwarta. Otwarta, tak. Żeby nie blokowała się na rozwój w sensie najbardziej fundamentalnym. I to jest o tyle ważne, mi się wydaje, że będzie ciosem w naukę. Nauka jest tak samo zachowawcza, jak każda struktura, powiedzmy, schierarchizowana. Kościół czy wojsko, no może nie aż tak, bo nie jest centralnie sterowana, ale jednak no, działa w niej kultura kodująca pewne wzorce. Bardzo silnie kodująca, prawda? I na przykład w nauce pojawia się taki schemat w tej chwili, że prace naukowe są powielane, kopiowane, nic nowego to nie wnosi, a pomimo tego nie ma żadnego mechanizmu korygującego to. Żadnego. I, no, i to wywoła refleksję nad fundamentami nauki. I to będzie moim zdaniem bardzo ważne, bo zachodzące obecnie zmiany, w których jesteśmy w tej chwili w kluczowej fazie, będą na różne sposoby działać na ludzi, wymuszać przewartościowania widzenia rzeczy. Tak jak te rozruchy, o których w poprzednim nagraniu mówiłem, że one wywołają, wymuszą zainteresowanie rozwojem człowieka. A z kolei na przykład odkrycia dotyczące przeszłości ludzkości postawiał troszkę na głowie rozwój najstarszej cywilizacji na Ziemi. Tu pozwolę sobie... Tak, ostatnio rozmawialiśmy o Pumapunku, gdzie byłeś. No, jeżeli ten rozwój tak będzie przebiegać, to według mnie rozerwie to całkowicie współczesną archeologię, czy historię starożytną, czy ten podział na historię i prehistorię, i da nam dużo głębsze spojrzenie, jak choćby na to stanowisko w Pumapunku, gdzie są rzeczy, których dzisiaj współcześnie nie bylibyśmy w stanie zrobić. Tak, których nauka bardzo skrupulatnie unika tych wyzwań. No i to właśnie to pokaże. Tak. Ja to opisałem w książce O świata, teraz jest w tej chwili, ukazało się najnowsze, rozszerzone wydanie tej książki. Ale to są przykłady sposobów oddziaływania na ludzkość poprzez, w cudzysłowie, cytując tutaj pewną zapowiedź, wprowadzenie ludzkości do sali luster.
To znaczy skonfrontowanie ją z pewnymi prawdami, które są kluczowe z punktu widzenia jej przyszłości, a których dotychczas ludzkość nie była w stanie zobaczyć w ogóle. I to, co będzie się działo w nauce pod wpływem tych odkryć dokonanych w kosmosie, będzie równie ważne. Dlatego, że naturalnym odruchem, bo taki jest, powiedzmy, mechanizm działania naszego świata czy ludzkości, będzie to, że do naukowców będą się wszyscy zwracać, będą od nich oczekiwać rozwiązań i przyspieszenia rozwoju, powiedzmy, rozwiązań, kwestii blokad, które trzymały ludzkość w przeszłości, nie pozwalały jej się rozwijać, sprowadziły ją na drogę katastrofy, zapaści i apokalipsy. Do naukowców wszyscy będą wyciągać ręce, czy powiedzmy sięgać do nich po poradę, będą wymagać od nich konstruktywnego wkładu w to wszystko, tak. I żeby to było możliwe, ta nauka musi się przewartościować właśnie w tego rodzaju głęboki sposób, właśnie tak. I to ona musi zobaczyć swoje blokady, których bez tego by nie zobaczyła. I ja mam wrażenie w związku z tym, że te odkrycia, one będą bardzo ważne i nieprzypadkowo te wszystkie przełomy zbiegają się w czasie. Na tych wszystkich płaszczyznach. Dlatego, że one są składnikami, bardzo ważnymi składnikami przebudowy ludzkości. A dlaczego według Ciebie, no bo mówimy o śladach życia pozaziemskiego, ale przecież w przeszłości znamy takie przykłady, gdzie na przykład na jakimś meteorycie odkrywano czy ślady aminokwasów, czy jakiegoś życia komórkowego, czy przecież czerwony deszcz z Indii, gdzie znaleziono organizmy, które rozwijały się bez DNA, chyba zdaje się, tak. Z pominięciem. Tak. A mimo wszystko to gdzieś utknęło i nie zostało zauważone szerzej. Szerzej nie zostało zauważone, może nie tak szeroko, jakby niektórzy się chcieli, ale zostało zauważone. Natomiast mimo wszystko trudno tego rodzaju rzeczy traktować jako koronne dowody istnienia życia w kosmosie. To trzeba, one stwarzają, jakby powiększają prawdopodobieństwo, że to życie tam istnieje. Ale do momentu, kiedy bezpośrednio w kosmosie tego życia nie odkryjemy, no to pewności całkowitej mieć nie można, prawda? Natomiast kwestia nawet tego czerwonego deszczu, bardzo ciekawa zresztą, ona była badana przez kilka instytutów naukowych, tak. I nawet była konferencja na ten temat naukowa. Mhm. Tutaj akurat od tego naukowcy się tak całkiem nie odwrócili. I wydaje mi się, że wbrew pozorom to też może odgrywać pewną rolę, dlatego że psychologicznie przygotowuje tych ludzi na to, że na realność tego istnienia tego życia w kosmosie. Zobaczymy. A czy myślisz, że są jakieś takie badania, czy formułuje się jakaś, powiedzmy, taka nauka oprócz tego, co oficjalnie się podaje do wiadomości? Czy te badania, na przykład jak nad tym czerwonym deszczem, mogą być gdzieś jeszcze ukryte? Czy ktoś manipuluje informacjami, czy raczej nie? Nic na to na razie nie wskazuje, albo przynajmniej nie dotarły do mnie tego rodzaju sygnały, które by na to wskazywały. Mhm. Wiem, że pewne tematy związane z istnieniem życia w kosmosie, innych inteligencji, że one wbrew oficjalnej wersji były dyskutowane z NASA i kiedy w swoim czasie wywoływały, zwłaszcza po lotach na Księżyc, wywoływały dosyć duże zamieszanie, bo po prostu na przykład emerytowany szef NASA potrafił wypowiadać się na ten temat, James Oberg, i mówił rzeczy dosyć mocno szokujące przykładowo, ale tak, żeby to niezależnie jakoś w sposób ukryty badano w sensie życia w kosmosie, a nie na przykład badań UFO, to nic mi o tym nie wiadomo, nic na to nie wskazuje.
Mi się wydaje, że to idzie normalnym torem astronomicznym, że tak powiem. Natomiast to, że stopniowo odkrywane są planety i coraz więcej wiemy o tym, w jakich warunkach one powstawały, jakie warunki na nich panują, to nie, tak jak powiedziałem, na razie nie można stwierdzić, czy jest życie, ale mimo wszystko przyrasta ilość informacji. Badane są też ciała niebieskie w obrębie Układu Słonecznego. To wszystko znacznie poszerza jakby podstawy, na bazie których analizowane będzie to życie. Coraz lepiej naukowcy rozumieją to, w jaki sposób życie powstawało i się rozwija. I ja myślę, że to wszystko się nieprzypadkowo zbiega i wygląda na to, że ten postęp tutaj będzie dosyć szybki akurat w tej dziedzinie. I tak jak powiedziałem, dlatego, że ona ma odegrać pewną rolę. No, jeden z naukowców z NASA, zdaje się chyba w 96 czy 7 roku, Mike Kaplan, dobrze pamiętam, on powiedział, tak, że życie pozaziemskie zostanie odkryte w ciągu najbliższych 25 lat i być może te jego słowa były prorocze, tak? No, być może tak, coś tak, tutaj jest na rzeczy. Tak, no Amerykanie, tak jak powiedziałem, mieli też tu swoje plany, tylko że one spaliły na panewce, no ale... Ale dobrze, że przynajmniej to obserwatorium europejskie w Chile jest budowane faktycznie i że to się posuwa. To znaczy prace się opóźniły, troszkę to miało być wcześniej, to on pierwotnie miało działać w 2023 roku, ale pandemia i różne rzeczy z nią związane tak skomplikowały trochę sytuację. No ale mimo wszystko idzie do przodu. A powiedzmy, no, jeżeli rozmawiamy o życiu pozaziemskim, no to nie sposób powiedzieć o istotach inteligentnych, które mogą zamieszkiwać nasz wszechświat. Ty tym tematem, jeżeli chodzi o UFO na przykład, zajmowałeś się już, docierałeś do różnych ludzi związanych z wojskiem na przykład. Wiesz, to nie jest... Ja mam takie wrażenie, że ludzie dzisiaj patrzą na temat UFO, w ogóle ingerencji inteligencji pozaziemskiej w nasz tutaj rozwój świata w ogóle z takim dużym dystansem, mimo tego, że przecież to jest temat rozpatrywany bardzo poważnie przez wojsko, przez też naukowców, którzy nie bardzo się na ten temat chcą wypowiadać. Mamy różne incydenty, na przykład w Rendlesham, w Polsce mamy przecież tak samo, niepodważalne wręcz. Ja myślę, że to działa u nas w Polsce w cudzysłowie dzięki blokadom psychologicznym o charakterze katolickim. Dlatego pewni ludzie tego w ogóle nie zobaczą i bez względu na to, co się będzie działo, to oni tego i tak nie będą chcieli zobaczyć. Natomiast ogólnie na świecie to mam wrażenie, nie badałem, nie sprawdzałem tego, jak to wygląda w jakichś tam statystykach, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach jednak to się znacznie, nastawienie ludzi się przechyla w stronę, że tak powiem, uznania takiej możliwości ze względu na ujawnianie tych informacji o UFO przez Pentagon. Tam było trochę przypadków spektakularnych, takich, jeśli władze czy Ministerstwo Obrony jakiegoś kraju przyznaje się, że to jest rzeczywiście warte zastanowienia, wiarygodne i tak dalej, no to do coraz większej ilości ludzi to działa, a w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i tak duża część społeczeństw uznawała realność istnienia UFO. Także wydaje mi się, że to na wszystkich polach w tej chwili zmierza ku pewnej ewolucji świadomości. Zresztą nie tylko z tym wywoływanej, prawda, ale że wszystko się tu nakłada w kierunku uzyskania wspólnego efektu, jakim będzie bardzo duże przewartościowanie psychiczne człowieka. Oparcie rozwoju człowieka na zupełnie innych fundamentach i pchnięcie rozwoju ludzkości na nowe wyżyny. No tak, a w przypadku UFO sądzę, że to tutaj można powiedzieć, że władza, nie tylko Stany Zjednoczone, ale różne kraje przecież interesowały się zjawiskiem UFO.
różne były incydenty, w Belgii na przykład spektakularne. Tak. Czy ty myślisz, że oni mają jakąś głębszą wiedzę na ten temat i mogli to wcześniej tymi informacjami się podzielić? Znaczy, oni mają dużo informacji. Mhm. Gdzie to było głęboko badane, wnikliwie, nie tylko rejestrowane były obserwacje wizualne, ale były głębsze badania tego, to zgromadzono duże ilości informacji. Ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który, on był pracownikiem, o ile wiem, przynajmniej pracownikiem cywilnym wojska, to znaczy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Miał nazwisko Łuczak. To była rozmowa chyba w 86 czy 7 roku, nie pamiętam. Na spotkaniu w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I on przyniósł tam dokumentację dotyczącą badań niektórych zdarzeń z udziałem UFO w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Nie w dowództwie wojsk lotniczych, tak jak pułkownik Grundmann na przykład. Tylko tutaj to były rzeczywiście tomiska. I to widać było, że oni byli w stanie uzyskać dużo informacji. Ja też znam innych ludzi na Zachodzie, którzy głęboko tym się zajmowali i podobno na przykład badali UFO w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mam na myśli doktora Hala Puthoffa ze Stanów Zjednoczonych z Teksasu, który był współpracownikiem NSA, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu Wojskowego. Ja z nim korespondowałem i mam ślady tych korespondencji do dzisiaj, trzymam. I mniej więcej jestem w stanie sobie wyobrazić, jak dużo oni wiedzą. To znaczy, on mi się nie zwierzał oczywiście, ale z pewnych rzeczy mogę wnosić o tym, jak on szeroko to widzi, prawda? I no, oni mają dosyć dużo informacji, natomiast pytanie jest takie, czy oni to je rozumieją tak do końca. Bo ja się obawiam, że... czy oni na przykład byli w stanie sobie zadać dlaczego otwarty kontakt dotychczas nie nastąpił? Mhm. Nie sądzę, żeby oni w stanie byli sięgnąć to. Bo tu trzeba zrozumieć musimy z siebie zrozumieć przede wszystkim naszą cywilizację, dlaczego ona taka jest i co kontakt ma zrobić w cudzysłowie. Jaki jest cel naprawdę kontaktu głębszy? Nie sądzę, żeby oni to rozumieli, więc bez względu na to, czy będą mieli 10 tomów dokumentacji z badań, czy 1000 tomów, to bez rozumienia takich rzeczy podstawowych, to dla mnie nie będzie to robiło mi to większej różnicy, czy ile tych tomów jest, bo oni podstawowych rzeczy właściwie nie pojmują. No ale... A w kwestii takich technicznych, czy no, jeżeli badali taki obiekt, to mogli coś wynieść konkretnego z tego? Mogli i wynieśli, bo odnoszę wrażenie, że dokonali postępu w wielu dziedzinach związanych z napędem antygrawitacyjnym Amerykanie. No jest patent. Patenty, tak, były obserwacje obiektów, tak. I były różne negocjacje ludzi z wojska. Ale nie ma zgody najwyraźniej, ja takie mam wrażenie, żeby oni to byli w stanie wykorzystać naprawdę. Oni są bardzo blisko przeskoku albo na poziomie jakichś prototypów, ale i tak nie są w stanie tego dalej posunąć. To znaczy, to jest bardzo skomplikowana historia. Ja miałem pewne przebłyski, miałem pewne doniesienia na ten temat, które dają pewien obraz z tego, jak to się rozwijało na przestrzeni właściwie od II wojny światowej, bo wtedy do nich dotarły pierwsze informacje. I to była bardzo trudna, żmudna droga. I ja pamiętam, jak ja rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który był szefem komórki kontrwywiadu na Politechnice Warszawskiej, dlatego że to była, czy jest chyba nawet, instytucja czy uczelnia, która zajmowała się pewnymi badaniami związanymi z obronnością, powiązanymi i w związku z tym
na takich, w takich placówkach bardziej znaczących, powiedzmy, byli jacyś oficerowie kontrwywiadu, czy to MSW, czy wojskowego, w zależności od tego, jaki profil był tego. No i rozmawiałem z takim człowiekiem, który był na Politechnice Warszawskiej kiedyś i on mówił, że kiedyś w latach 60., to był starszy człowiek, ja z nim rozmawiałem kilkanaście lat temu, i on mówił o tym, że on tam dostawał takie biuletyny, okulniki wywiadowcze na bieżące tematy i on mnie zaczął pytać o pewne rzeczy związane właśnie z takimi badaniami, dlatego że on kiedyś w latach 60. wyczytał w jakimś takim biuletynie czy okulniku, że był krótki artykuł na temat prac nad tym w Stanach Zjednoczonych. Z ustaleń, według ustaleń wywiadu. I no, tam były bardzo ciekawe wątki się pojawiały. To znaczy takie, że na przykład piloci im się rozpadali. No i ja też to zapamiętałem dosyć dobrze. I to, co on mi mówił. I oni się bardzo powoli z tym posuwali i bardzo powoli się z tym posuwają, dlatego że metodą prób i błędów można tu pewne rzeczy zrobić, natomiast dopóki nie ma spójnej teorii, kwantowej teorii czasoprzestrzeni, grawitacji i tak dalej, to myślę, że to ich blokuje i to ugrzęzło na pewnym etapie. Niemniej są bliscy przeskoku, przełomu. No tak, ale wiesz, jeżeli mówimy o otwartym wyjściu w kosmos, no bo tak to trzeba postrzegać, tą technologię, to jak sądzisz, czy jest zgoda wyższych cywilizacji na to? Bo chyba to też ma duże znaczenie. No to dlatego to się właśnie wszystko tak nakłada i dlatego pewne rzeczy tutaj, pewne informacje są blokowane. Mimo odkryć robiących wrażenie, tak jak na przykład badania Europejskiej Agencji Kosmicznej nad tym, jak że grawitację można generować, grawitację odpychającą przez indukcję z elektromagnetyzmu. I takich analogicznych projektów badawczych było ileś tam. To nie jeden ten, tylko to są dane zweryfikowane przez inne projekty, można powiedzieć, tak? Mniej czy bardziej w jakimś tam sensie, prawda? Pomimo tego rodzaju mocnych i budzących i przełomowych właściwie informacji, jest jakaś taka szklany mur, powiedzmy, czy szklany sufit, przez który nie można przeskoczyć. I to dociera za każdym razem dociera to do pewnego poziomu, po czym utyka i wszyscy o tym zapominają, prawda? W nauce przynajmniej. I no tak, ale to wszystko się składa na to, że to jest składnikiem planu przewartościowania Ziemi czy Ziemian właściwie. I dlatego to jest jakby w zawieszeniu, że jest w zawieszeniu po to, żeby wymuszało dokonanie przemian na Ziemi, bo jeśli tego rodzaju myśl już tu jest, kursuje, że tak powiem, po Ziemi, to znaczy, że przemiany muszą nastąpić, natomiast w pełni będzie mogło zostać wykorzystane dopiero wtedy, kiedy te zmiany zajdą, psychiczne, i ludzkość przestanie stanowić zagrożenie, na razie stanowi zagrożenie dla siebie samej nawet. A na koniec zapytam, bo muszę o to zapytać, czy sądzisz, że istoty pozaziemskie skontaktują się z nami samoistnie w jakimś najbliższym czasie, żeby jeszcze wzmóc te przemiany, czy jednak to będzie w dalszym czasie? Jak myślisz, które z tych rozwiązań będzie bardziej przemyślane? Nie wiem tego dokładnie. Konkretnie tego nie wiem. Wiele rzeczy jest tu takich, które wiem po prostu, ale tego nie wiem konkretnie. Wydaje mi się osobiście, że w pewnym momencie to nastąpi, ale nie nastąpi szybko. To jeszcze troszkę czasu upłynie do tego momentu. Jeszcze wiele lat, być może kilkadziesiąt. Nie wiem dokładnie. Takie mam wrażenie. I mam też takie przeczucie, jakby, że w momencie, kiedy to nastąpi już, to będzie normalne dla nas. To nie będzie już żadną sensacją dla ludzi. Igorze, dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również za uwagę Państwu. Do usłyszenia już w następnym materiale. Cześć.